zaczynamy. Kurwa. Słucham. Możesz mi przestać czytać w myślach? Że to ja miałem powiedzieć, zaczynamy. Wiedziałem, że to gówno na nic się nie zna. Jebany kaski X-Menów za 12 zł, jak krew w. Zaczynamy? Czekam. Jak twoje krocze? Słucham? Jak twoje krocze, w porządku? Tak, dziękuję, w porządku. Dlaczego pytasz? Nie, no bo zaraz są... W notatkach gdzieś... Nie wiem, czekaj... No, no to... W notatkach miałem zapisane, że jesteś... mandalistą... Czy... chyba medalistą. Mentalistą. Dalistą. Jestem aktorem i mentalistą. A. Nie, dobra, no nie, bo wiesz, no bo skoro jesteś już tym mentalistą, no to możesz być rowerowym, wiadomo. Medal to jest duże obciążenie. Sport to wiadomo, wysiłek, kontuzje, nerwy, ucisk, wiesz, siodełka na nerwy, tak? Krocza tutaj. Mhm. Łapiesz, nie? Ale ty nie łapiesz. Ja jestem aktorem i mentalistą przez te. Te jak ty. Ty, ja. Ty, Tuman, Tempak. Ty. Ty. Ty, a ja, aha. Rozumiesz różnicę? Nie, no, tak. Nie, oczywiście, no bo, dobra, wiesz, ja po prostu... zmieniłem sobie tę spółgłoskę, by zwiększą ty, na dźwięczną no, dy. A, dy, okay. Wiesz, no tak, żebyś się poczuł lepiej, tak chciałem ci dać, żebyś miał, wiesz, więcej. No okej, okay, dobra, ale skoro tam sobie chcesz być tym mentalurgistą, to okej, okay, dobra. No dobra, nie, słuchaj, mam dla ciebie kolejne pytanie. Dajesz. Powiedz mi, czy ty się czujesz bardziej bystry, tworząc program dla intelektualnie upośledzonych? Wiesz co, no nie nazwałbym w ten sposób moich odbiorców, natomiast nie wiem, dlaczego próbujesz mnie chyba obrazić. Nie. Ja po prostu pytam, no bo widzisz, no według mnie ty jesteś bystry, bo ja czasem oglądam twój program. Rozumiesz coś z niego? No. Więcej czy mniej? No mniej więcej. Co na przykład zrozumiałeś? No zrozumiałem. Ja uważam, że jestem takim samym człowiekiem jak ty. Znaczy, wiesz, nawiasem mówiąc, po prostu też jestem człowiekiem wolnym od urazów krocza i też umiem rysować no to, o czym na przykład myślisz. Co ludzie pomyślą. Okej. Okay. No i ja bym chciał się zamienić. Hmm? Znaczy ja teraz będę, wiesz, tym bystrym, a ty będziesz tym drugim. Czy, łapiesz na razie. Łapiesz. Staram się. Okej. Okay. Teraz, dobra. Wyobraź sobie teraz, że widzisz piękną kobietę, która idzie ulicą. Ale tam ją sobie wyobraź. Ona jest tam. Okej. Okay. Widzisz ją, tak? Widzę. Długie nogi. Dużo włosów, naprawdę dużo włosów. Na głowie. Myśl dalej, okej. Okay. No, piękne piersi. Kusa sukienka. Okej. Okay. Widzisz ją? Mhm. Czekaj. Widzisz ją. Okej? Okay. O tym pomyślałeś. Tak. Widzisz? O tym pomyślałeś.
Okej, tylko ty nie rozumiesz jednej prostej rzeczy, bo tu nie o to chodzi. No tak, no pomyślałem o tym, ponieważ prosiłeś mnie o to, żebym o tym myślał. Natomiast w moim programie Haker Umysłu chodzi o coś zupełnie innego. Ja nie proszę ludzi o to, żeby myśleli o tym, o co ja ich proszę, tylko oni myślą o czymkolwiek, a ja odgaduję to, o czym oni myślą. Rozumiesz różnicę? To fajnie. Masz jakieś pytanie jeszcze? Pytania o co chciałeś mnie zapytać? Może przeczytaj sobie. O siodełko i rower? Możemy skończyć to już?